Cześć! To co widzicie na ekranie to timelapse nagrany podczas mojej ostatniej sesji beauty. Jak widać jest robiona w bardzo małym pomieszczeniu, ale do takich zdjęć miejsca było aż nadto. Wiele razy robiłem podobne fotografie mając jeszcze mniej przestrzeni i było ok. Pozowała Melanie DeWitt. Pochodzi z Holandii, ale już dawno temu przeprowadziła się do Tajlandii. Make-up robił Damian Black, który już prawie 2 lata temu pomagał mi przy jednej z moich pierwszych sesji w Bangkoku. Zdjęcia robione na tej sesji, jak i prawie wszystkie w moim portfolio, powstały przy użyciu 70-centymetrowego Beauty Disha z zamontowanym plastrem miodu. Beauty Dish daje ostre światło, które przy okazji dobrze wygląda, co jest dziwne, bo normalnie to miękkie światło jest fajne, a ostre wygląda strasznie. No ale nie jeśli jest stworzone właśnie przez Beauty Disha. Tłumaczyłem to kiedyś na blogu, link znajdziecie pod filmem. I ja właśnie pod Beauty Disha zawsze dobieram sobie lampę główną. W tym przypadku jest to Jinbei DPsIII czy też DPS3 o mocy 800 W/s. O tym modelu napisałem już wszystko na blogu i to wielokrotnie, linki znajdziecie pod filmem. Tak w skrócie, ta lampa ma bardzo dobry stosunek jakości do ceny i do moich zastosowań w zupełności wystarcza. Jest fajna m.in. z tego względu, że pilotem mogę kontrolować wszystkie parametry lampy, ma wystarczająco mocne światło pilotujące, żeby nawet przez Beauty Disha mocno zmniejszyć model co źrenica, nie ma problemu z trzymaniem ciężkich modyfikatorów, no i posiada aktywne chłodzenie, co w niedrogich lampach wcale nie jest standardem. 800 W/s to najwięcej, ile ten model oferuje. Wiele osób twierdzi, że to bardzo dużo, ale Beauty Dish zjada o wiele więcej światła niż softbox, więc dla mnie to 800 W/s jest w sam raz, a gdyby było 1000, to nawet jeszcze lepiej. Dodatkowych lamp nie potrzebuję tak mocnych, właściwie to nawet powinny być o wiele słabsze. Akurat na tej sesji w roli kontrświecących na włosy nie używałem lamp studyjnych, tylko reporterskich. Zawsze uwielbiałem lampy firmy Yongnuo, a że niedawno wymieniłem swoje Yongnuo 462 na model 560 z 4. rewizji, to chciałem je sprawdzić w akcji. Spisują się jeszcze lepiej. Mają wbudowane radioodbiorniki z pełnym sterowaniem, więc mogę im zmienić moc i wszystkie parametry za pomocą innej lampy, czy używając dodatkowego kontrolera, który też kupiłem. Kontroler jest o tyle lepszy, że pozwala skonfigurować 6 grup lamp zamiast 3. Zresztą mając kontroler właściwie nie ma sensu kupować 4. rewizji tych lamp, tak jak ja to zrobiłem, tylko lepiej zaoszczędzić i wziąć 3. rewizję. Moc i wszystkie parametry mają identyczne, wyglądają też tak samo, różnią się tylko tym, że wersja 4. może sterować parametrami innych lamp, a 3. wymaga kupna wspomnianego kontrolera. Często sesje planerowe w całości ogarniałem lampami Yongnuo, a na samym początku robiłem nimi absolutnie wszystko, świecąc przez parasol, gridy zrobione ze słomek i jakieś inne wynalazki. Po prostu nie było mnie wtedy stać na żadną lampę studyjną, a opierając się o te reporterskie złożyłem sobie cały zestaw z kilkoma lampami za mniej niż 1000 zł. I to wliczając w to statywy i jeszcze jakąś blendę. Tylko że chcąc używać Beauty Disha do tego typu zdjęć, musiałem kupić lampę studyjną. Od tamtej pory miałem ich dość sporo. Wiele opisywałem na blogu i chyba większość była o wiele droższa od tego Jinbei'a, o którym dzisiaj mówiłem. Ale jak widać, mi on wystarcza. Na mój YouTube'owy kanał będę wrzucał więcej tego typu filmów, więc jak Was to interesuje, to subskrybujcie. To wideo było kręcone testowo i używałem tylko jednej kamery. Kolejne będą robione z 2 albo 3 ujęć, żeby było lepiej wszystko widać.